To jest krater potężny. Tak, ja tu mam kratery. Orbital flight engaged. Obiekt to jak Himalaje. Dobra, już wyprowadziłem się z orbity i już jest pięknie. Filmy są, zdjęcia są. I to są ostatnie dwie planety, jakie tutaj zostały. Sprawdzę to na mapie systemu. I naprawdę na tej metalowej planecie było bardzo dużo wszelakich metali. No jeszcze dwie planety mam i... Będę mógł się przemieścić do punktu kontrolnego, w którym się wyloguję. Albo wytyczę sobie już może trasę do tego trąby słonia. Się ten statek rozpędza powoli, kurwa. Także jak będziecie potrzebowali metale, to musicie tutaj przylecieć. Ty, niezła tu jest atmosfera w ogóle. Jaka? W sensie... Aż się siwo zrobiło przez chwilę. Atmosfera w kosmosie? Nie, atmosfera, tylko po prostu jakiś taki... pył czy coś. Mgławicy, no. Wdychasz, kurde, gazy. Fajne, fajne. Chyba, że leciał przed tobą jakiś diesel. Kopcił ta, strasznie. Który jechał kuźwa na tych... na oleju po pyskach. Ja jestem w kraterze? Kurde, jakie to jest olbrzymie. Wylądowałeś? Jeszcze, ja jestem w kraterze ogromnego krateru. W tym kraterze jest jeszcze jeden krater. To mi cały czas stery padają, bo mi baterie siadły. Jest poważna u ciebie. No jak? Nie, nie powiem co. No, włączyły się skanery. Przeskanowałem tutaj 36, 39 obiektów przed słońca. Ostatnia planeta padła. Jeszcze jakiś mi się sygnał trafił. Zidentyfikowany. Może zaś jakiś pojemnik za 100 milionów. 157 tysięcy. Biornik jakiś z jakimś czymś. Zresztą się można wszystkiego spodziewać.
zobaczymy, co to tam jest. No, ale nierówny teren jednak. No, musisz znaleźć u góry. Ach, znowu mi się wyłączył. Large survey data. Data cache. Statek rozbity tu jest. Statek był. Wygląda na... na kondę albo co? Są po 157 tysięcy. Zobaczę. Spójrzcie sobie na mapie, gdzie ja jestem. Właściwie to tu za płotem, nie? Jest. Dobra. 9 obiektów. Jak to tu wygląda, system mapy łączymy? I też wszystko do wyeksplorowania jest. Tu będę pierwszym, też tak powiem, oberży światem. Dobra, słonko skannąłem. Czekaj, zaraz zobaczę, gdzie ty jesteś. Bo... no. Tylko wjadę na górkę. Aleksyma. No, proszę pana, słucham. O! Jesteś, ludziku. Friends. To jeszcze tam mam 45 skoków. Ja pierniczę. Jak się wyciągało to działko? Ha? Jakie działko? No w łaziku, takie ten. No raz, że z automatu ci się wyciągnie, jak się oddalisz trochę od statku, a tak to albo u mnie jest chyba albo shiftem, albo kontrolem, nie pamiętam dokładnie. Nie. Żeby wejść bezpośrednio takie celowanie, takie. Tak. To jest właśnie któryś z tych, albo shift, albo alt, lub control. Lub control. Dobra, panowie, szlachta. Orzeł wychodzi. Jakieś są. Zaraz zobaczymy, jak to się ma.
Tam coś jest. Nieźle. Kończył się film. To i tak kurwa syczy. Cały czas 26 stopni. Co 26 stopni masz? Ach, temperaturę z tego SRV. Bo myślałem, że ty do mnie mówisz, a to kurwa na filmie. No ja też tak miałem. To temperaturę, nie? Tak, tak, tak. Też czasami oglądam i tak... O, znalazłem coś. Brązę, hordrite, bronzite. Co to jest? No, to strzelaj to i zbierz materiały. A jest ten film, jak zapierdalam w dół, tak. Ej, kurwa, nie mam przypisanego? To co zebrałem to będzie w cargo? Nie, w materiałach. Nie. Zależy co zebrałeś. Jak zebrałeś surowce takie normalne, nazwijmy to, jak z tych asteroidów,
to będziesz miał w tym, tak zwykłym, a jeżeli to, to będziesz miał w materials, tam gdzie są te do syntezy, te wszystkie pierdoły dla tych inżynierów. Co to ja mówiłem, jak to się nazywało? Nie wiem. Nie, też już nie. Co dużo tych nazw jest. Niby zebrałem. No, to ci weszło i... To w cargo pewnie tego nie mam. No nie mam tego w cargo, jest empty. Materials. Dobra, nieważne. Idziemy. Skoro już jestem na tej planecie, czy tam księżycu, to skoro jesteś to, to pozbieram to, co jest.